Kamila, kończycie mecz z Fenerbahce z 51% skutecznością w ataku. Wytłumacz się z tego. Naprawdę? Naprawdę. To bardzo cieszy i bardzo buduje i pokazuje, że jesteśmy naprawdę dobrym zespołem. Na pewno wynik jest bardzo korzystny dla nas i bardzo nas cieszy. Ale myślę, że nie tylko w ataku dobrze wyglądał ten mecz, ale także miałyśmy całkiem dobre przyjęcie, co też na pewno sprzyjało temu, że ten wynik w ataku jest taki wysoki. Ale myślę, że duży wpływ miało też na to, na wynik, nasza obrona i czytanie w bloku, bo to naprawdę dzisiaj funkcjonowało. No ja bym dołożył do tego jeszcze zagrywkę na dużym, na fajnym ryzyku, która sprawiała sporo problemów Turczynkom. To prawda, że zdarzały nam się naprawdę niezłe serie na zagrywce. Myślę, że po ostatnim naszym meczu w Chemiku troszeczkę przepracowałyśmy ten element na treningu i myślę, że on dzisiaj sprzyjał nam bardzo. Bo dużo łatwiej grało nam się w bloku, a jeszcze łatwiej w obronie. Także super, że tak to wyglądało. Widać, że byłyście dzisiaj niesamowicie skoncentrowane i mocne mentalnie, bo zazwyczaj z takimi topowymi drużynami to w momencie, kiedy one już przełamują w drugim secie drużynę, to często jest zjazd do bazy. Tutaj było w drugą stronę. To prawda, że szybciutko podniosłyśmy się po drugim secie, który przegrałyśmy, ale myślę, że popełniłyśmy w nim po prostu za dużo własnych błędów i gdyby nie to, to byśmy kontrolowały to spotkanie w zupełności i mógłby być wynik naprawdę 3-0, bo dzisiaj udowodniłyśmy, że ten zespół ma potencjał, ten zespół gra bardzo dobrze i może walczyć na arenie międzynarodowej. Ale you've made yourself a nice birthday present, I think. Before this match, I asked to the girls, please, girls, just make my dream come true and give me this match. And we did it, really. In this season, it was the match where you were such self-confident and such powerful. That's incredible. But, you know, it's really a long time that I play volleyball, and yes, I have experience, but the adrenaline that those matches gives you, I live for these matches, really. I live for these matches. And what do you think, what was the most important thing one of the most powerful teams in the world, Fenerbahce Istanbul? No, actually, we knew that we couldn't stop to serve strong and to push them in a break point situation, and we did really amazing job in this, because even if we had some difficult moments, we were able to go out and keep pushing until the end and stay there with our mindset.